Witam was wszystkich, ja się nazywam Nyx, a to jest moja kuchnia. W dzisiejszym odcinku chciałbym podejść troszeczkę nietypowo i pokazać wam coś innego niż zwykle, to znaczy chciałbym wam pokazać, jak wykonywać takie coś, co się nazywa powszechnie domkiem duchów. Idea domku duchów jest dość prosta i powiązana z kultem zmarłych. Mianowicie chodzi tutaj o stworzenie takiego niewielkiego miejsca, nie ołtarzyka, tylko raczej pewnego rodzaju malutkiej sakralnej przestrzeni, która wszakże na poziomie astralnym stanowi zamieszkanie duchów zmarłych. Właściwie tutaj słów kilka może opowiem o tym, do czego taki domek się przydaje i po co go robić i dlaczego warto go robić. Mianowicie, chodzi o to, że bardzo często ludzie, kiedy mieszkają, zwłaszcza w starych domach, w domach wielopokoleniowych, w których wiele osób zmarło, lub też jeżeli mieszkają na terenach po dawnych na przykład cmentarzach, po dawnych polach bitwy, chociażby Warszawa ma wiele takich miejsc, prawda? To zamieszkują tak naprawdę razem z duchami. I nie ma nic w tym złego. Idea, jakoby człowiek miał mieszkać sam, bez duchów, jest ideą troszeczkę bezsensowną i szkodliwą nawet duchowo, powiedziałbym. Ponieważ nasz świat jest światem zarówno żywych, jak i umarłych, ponieważ należy do różnych istot, ponieważ też Królestwo Materii jest nieustannie przenikane przez Królestwo Duchowe i będąc w harmonijnych kontaktach z duchami, możemy się od niej wiele nauczyć, jesteśmy przez nich chronieni często, duchy potrafią się nami zaopiekować, przynieść nam dobrobyt, ochronić nas, zadbać o nasze zdrowie, więc nie ma w tym absolutnie nic złego. Gorzej jednakże, kiedy żywi mieszkają w domu z duchami, które w jakiś sposób są zaniepokojone lub niezadowolone. I bardzo często dzieje się to z tej tylko przyczyny, że owe duchy nie mają własnej przestrzeni. I czują się przez żywych tak naprawdę ciągle w jakiś sposób zaniedbywane, ale też niepokojone. To jest troszeczkę tak, jakbyście mieszkali w mieszkaniu, w którym nie macie swojego pokoju w ogóle i nie macie jakby miejsca, w którym możecie spocząć. Więc idea takiego domku duchów polega na tym, że wykonuje się właśnie przedmiot niewielki, który następnie wiesza się w domu. On zawsze właśnie musi być zawieszony, gdyż zawieszenie odpowiada symbolicznie takim przejściu między światami, prawda, między niebem a ziemią. I ten przedmiot służy właśnie jako miejsce zamieszkania dla naszych duchów domowych. Czasem w nim lub obok niego możemy składać ofiary i bardzo często stworzenie takiego przedmiotu wystarczy, żeby uspokoić bardzo wiele duchów, zwłaszcza tych, które czują, że nie mają swojego miejsca. Co się bardzo często zdarza na przykład w starych domach, które młodsze pokolenie remontuje i to również bardzo negatywnie wpływa na duchowych mieszkańców tego domu, bo oni mogą się poczuć zdenerwowani zmianami, mogą ich nie rozumieć. A wszystkie tego typu niesnaski potem powodują tak naprawdę kłopoty, choroby, stany lękowe lub psują atmosferę domową. A po cóż to komu? Ja wam dzisiaj pokażę takie trzy przykłady domku duchów. Dwa to będą takie, z których ja korzystam, a jeden to jest domek duchów, który aktualnie robię komuś na zamówienie. Niemniej chcę wam pokazać przez to, jak szerokie spektrum może to być od takich domków tworzonych jakby z bardzo naturalnymi metodami, które wykorzystują właśnie magię roślin, do takich całkiem kulturalnych, że tak powiem, wykorzystujących współczesne rzemiosło. Tak więc może zacznijmy od takiego najprostszego. Najprostszy domek duchów możemy wykonać z różnego rodzaju roślin cmentarnych. I tutaj na przykład mam gałązki bzu zebranego na cmentarzu, to jest bezliwiak. Więc chodzi o wykonanie takiego jakby schronienia właśnie z gałęzi bzu lilaku, gdyż bezlilak jest rośliną, która właśnie daje schronienie zmarłym i w której zmarli bardzo dobrze się czują. Żeby to zrobić, musimy sobie wziąć dość dużo gałązek tego bzu. Ja tutaj mam tylko część, tylko mnie leży druga część. One, jak widzicie, są takie dosyć czepliwe i męczące. I z nich będziemy sobie budowali właśnie jak wspomniany domek. Więc bierzemy sobie ileś gałązek w miarę długich, które następnie zbieramy sobie właśnie w pęczek. I teraz ja od razu powiem, że nie jestem jakimś specjalistą od wiązania rzeczy. Ja generalnie w drodze jestem wręcz antytalentem, jeżeli chodzi
o takie rzeczy, ale tym bardziej, jeżeli mi to wychodzi, a trochę już tego robiłem, to mi też na pewno się uda. Jak mamy taki pęczek, to sobie właśnie bierzemy czarną włóczkę, którą będziemy to wiązać. Ja używam czarnej, gdyż te wiązania przede wszystkim mają charakter nie tyle magiczny czy symboliczny, co użytkowy, tak? Musimy to połączyć wszystko w całość. Jest to dosyć niewygodne, przyznam, na planie, kiedy to robię. Trochę mi to trudno złapać pod tą kamerą, ale jakoś sobie poradzimy, tak? No i wiadomo, związujemy porządnie całość, tak żeby się naprawdę porządnie trzymała. Tutaj nie należy szczędzić sznurka. I to jest taki początek naszej pracy. Ja to następnie związuję mniej więcej na trzy węzły, ponieważ liczba 3 w magii ma dobre znaczenie. No oczywiście, jeżeli wykonujemy taką pracę, to też wykonujemy ją intencyjnie, więc powinniśmy być skupieni na tym, co robimy i dla kogo, prawda? I do tego sobie dowiązujemy wąski dalej, czyli na przykład teraz, jak są tu, to możemy je dowiązać, dajmy na to tu. Prawda? I tutaj też to wszystko sobie wiążemy razem. No generalnie jest to praca, która, jak widzicie, troszeczkę trwa, tak? W efekcie po wielu bólach i cierpieniach wyjdzie nam, no mniej więcej powinno nam wyjść coś takiego, taka kulka, prawda? Żeby była bardziej kulista, no to po robocie możemy kilka gałązek troszeczkę odłamać. No też ja chyba tak to zostawię, chociaż może tutaj trochę usunę. Bez jest dość kruchy, więc dobrze zrobicie przed na przykład budowaniem tego domku, jeżeli go po prostu zlejecie na chwilę wodą lub zamoczycie w wodzie. Ja używam martwych gałązek bzu, które są wzięte z cmentarza i najlepiej jest właśnie używać roślin wziętych z cmentarza. Całość nam tworzy taką mniej lub bardziej wyjściową kulę, może jak ktoś jest bardziej utalentowany niż ja, to ta kula będzie jakaś bardziej równa, piękna czy cokolwiek, ale tak naprawdę nie jest to chyba aż na tyle istotne. Przynajmniej dla mnie nie jest, mi się podoba. Tą kulę możemy następnie wpleść kilka gałązek bluszczu, gdyż jak mówiłem, bez jest miejscem schronienia zmarłych. Zmarli bardzo lubią bez, cienie bardzo lubią się znajdować w bzie. Bluszcz natomiast łączy świat żywych i umarłych. Właśnie łączy światy, pozwala się tak jakby zmarłym odradzać, więc możemy tutaj ten bluszcz sobie przekleść przez całość. Oczywiście już czasem uschnie, ale to w niczym nie przeszkadza. Tak naprawdę to trochę więcej cienia. Więc sobie tam bluszczyk można tutaj wpleść. Wplatanie bluszczu zdecydowanie jakoś idzie mi trochę sprawniej. I budowanie tego domku, co przyznam, troszkę mi zawsze zabiera. Sobie wplatamy nasz bluszczyk. A żeby właściwie tak całość nam ładnie oddolbił, po części zacienił, po części dodał do niej nieco zieleni. Oczywiście ten bluszcz też jest rośliną zbieraną na cmentarzu. Po tym jak sobie ten bluszcz tam umieścimy, to dobrze jest umieścić w środku coś, bo mamy już takie schronienie dla zmarłych, prawda? Co sprawi, że będzie im łatwiej przejść między światami. I ja tutaj bardzo często używam po prostu kamienia z dziurką. Tu mamy, jak widzicie, różne kamienie, ale akurat do tego celu wybrałem sobie ten. I ten kamyczek wieszamy sobie na czerwonej tym razem nitce wewnątrz wspomnianej kuli. Kamienie z dziurką, ja już kiedyś opowiadałem o tym, pozwalają właśnie duchom przechodzić pomiędzy światami. Taki właśnie kamyczek sobie zawieszamy.
Tu gdzieś w środku muszę sobie znaleźć odpowiednie miejsce. Zobaczyć, który element uważam za górę. Ten element uważam za górę. Więc ja go sobie zawieszę tutaj gdzieś na tej wysokości. Myślę, że będzie pięknie. Kamyczek oczywiście zawieszamy także w powietrzu, żeby właśnie był dla nas się tutaj zmarł z tym przejściem między światami, między niebem a ziemią, między płaszczyzną żywych i płaszczyzną umarłych. On jest pewnego rodzaju kluczem, który pozwoli zmarłym podróżować sobie swobodnie. Tak jest. I ja tutaj jeszcze wstawiam na dole lustereczko. Lustra także, jak wiemy, pozwalają zmarłym podróżować między światami. Można powiedzieć, że ten domek duchów nasz jest już praktycznie gotowy, ale ponieważ chcemy, żeby zmarli byli zadowoleni i żebyśmy też okazali im właściwy szacunek, ja do tego, żeby go przystroić, wykorzystuję również różnokolorowe wstążki. Tudzież korzystam z dzwoneczków, takich niewielkich, które pozwalają się łatwiej z duchami komunikować. I te wstążeczki umieszczam sobie na dole naszego domku, nawlekając na nie dzwoneczek. Przywiązujemy sobie je tutaj do tych dolnych elementów. Również teraz trzykrotnie związuję. O, wstążeczkę tak. Teraz weźmy sobie na przykład czerwoną. Przywiążmy to tu. Do pluszczyka. Dzwoneczki te mają tą zaletę, przynajmniej dla mnie. Jeszcze jestem w dość konkretnym kontakcie z duchami, jak wiecie, że na przykład ich dźwięki pozwalają się z tymi duchami komunikować. Mam zwykle tak, że jeżeli duchy domowe zmarli chcą mi coś zakomunikować, to te dzwoneczki zaczynają delikatnie pracować, a nie mają one na tyle silnego dźwięku, który może być dla niektórych duchów w jakiś sposób przykry czy nieprzyjemny. Kolory. Fioletowy jest to oczywiście związane ze śmiercią. Czerwony jest kolorem ochronnym i takim kolorem krwi, też dodającym energii, tak? Więc jest bardzo odpowiednim kolorem dla zmarłych. Tak więc używam tutaj głównie tych dwóch kolorów. I tak się właśnie prezentuje nasz domek duchów, który ma wszystkie elementy, ma właśnie kamyczek, lusterko jako portal, stążeczki, dzwoneczki. I mówiąc prawdę, jest taką najbardziej formą dziką i mało cywilizowaną. O, może tak teraz jest piękny. I taki domek duchów, jak już mówiłem, można sobie gdzieś w domu powiesić. Wieszamy go zwykle w miejscu zacienionym. Ale to jest jeden przykład tego typu budowli. A teraz wam zaprezentuję trochę bardziej kulturalny domek duchów z nieco inną estetyką. To jest domek duchów, który robię komuś, zrobiłem komuś na zamówienie. To znaczy ja nie zrobiłem jakby samego domku, domek był zamówiony, no ale chodzi o pomalowanie go i estetyczne wykończenie. Tutaj w środku jest modlitwa odpowiednia, tutaj jest napis odpowiedni i ten domek duchów będzie z kolei takim też domowym ołtarzykiem, miejscem, gdzie się im składa ofiary. Więc żeby go wykończyć. Jak widzicie, jest pomalowany również w kolorach czarnym. No wiadomo, zmarli lubią czarny kolor. Błękity, turkusy, etc. to są kolory związane ze śmiercią. Czerwony dodaje nam energii. I tutaj mamy takie haczyki, bo jak zgadujecie, pierwotnie był to domek na klucze, który oczywiście należało oczyścić rytualnie przez okadzenie w odpowiednich kadzidłach. Zanim go pomalowałem, to zrobiłem, a teraz będziemy dbali o jego, że tak powiem, wystrój.
I w tym wystroju również są obecne, jak widzicie, jest modlitwa, są obecne lusterka stanowiące portale i na tych haczykach na przykład umieścić można kilka roślin, które mogą być dla zmarłych ciekawe. Ja tutaj dlatego umieszczam różę, która jest symbolem miłości. No jak mówiłem, ma to być domek, taki domowy ołtarzyk też dla przodków i także dla takich zagubionych duchów, ponieważ osoby, dla których go robię, mieszkają na terenie starego cmentarza, który został zniszczony, więc chodzi też o to, żeby tym zmarłym właśnie dać ukojenie i miłość okazać. Tutaj mamy bylicę. Bylicę piomun, która właśnie też koi i uspokaja duchy. A tutaj mamy trochę lawendy, aby również tego spokoju i ukojenia dodać. Oczywiście przydałyby się tutaj też inne rośliny funeralne, ale jak wiecie, jest zima i ja mam w tej chwili bardzo niewielki wybór. Poza tym, na tych haczykach możemy umieścić takie rzeczy, które również zmarli bardzo lubią, to znaczy różne błyszczące rzeczy, takie podobne do lusterek. I na przykład ja mam sobie takie serduszka jako ofiary. Rozumiem, że to się może komuś wydawać mało poważne, ale tak naprawdę to działa na zasadzie symbolu, a poza tym właśnie, jeżeli chcecie rozumieć, jak postrzegają duchy, duchy postrzegają bardzo dużo na zasadzie światła i cienia, więc na przykład błyszczące przedmioty, prawda, odbijające światło, magazynujące światło są istotne, lusterka, jakieś właśnie koraliki, szkło, etc. Te serduszka tutaj są zrobione z metalu, nie z plastiku. Nie używamy plastiku w pracy magicznej. I do tego domku możemy właśnie tutaj umieszczać różnego rodzaju ofiary. Więc ja tutaj właśnie zamierzam wstawić dwa naczynka. Pierwszym z nich warto jest umieścić odrobinę ziemi cmentarnej. I będzie to nasze naczynie ofiarne. Tej ziemi, no to tak umieszczamy sobie symbolicznie, tak. Powiedzmy, że 3. 3 jest zdecydowanie w magii lepszą liczbą niż 2. Natomiast w tym oto naczyniu umieszczamy dla zmarłych wodę. Powinna być to woda źródlana, która będzie zmieniana codziennie. Tudzież oczywiście przy niektórych okazjach może być to mocny alkohol, zwłaszcza drobna wódka. W tym naczynku, do którego jeszcze na chwilę powrócę, możemy też umieścić właśnie na przykład ciasteczko ofiarne. I całość wtedy prezentuje się w ten sposób. Także nasz ołtarzyk jest niejako gotowy. Ciasteczko zmienia się przynajmniej raz na tydzień. Wodę powinno się zmieniać codziennie. Natomiast całość można właśnie zamknąć w ten sposób. I ten domek również powinien być zawieszony gdzieś w domu. Najlepiej w tych miejscach, w których właśnie jest największy jakby niepokój się odczuwa ze zmarłymi. W przypadku osób, które go ode mnie zamówiły, jest to korytarz, więc tam polecałbym go właśnie zawiesić. Na koniec też pragnę wam pokazać taki domek z czaszki psa, który wisi u mnie w domu i właśnie jest domkiem duchów moim własnym domowym. Jak widzicie, wykonałem go z czaszki psa. Tutaj są dodane kryształy górskie, które podnoszą od całości. No, lustra są dodane w oczodołach. Domek posiada rzeczony kamyk z dziurką i dzwoneczek. Wewnątrz ta czaszka jest wypełniona mieszaniną różnego rodzaju właśnie ziół i roślin funeralnych, które sprawiają zmarłym przyjemność, jak a także kilka kryształów się znajduje tam dodatkowo. I oczywiście znajdują się też na niej stosowne zaklęcia, tudzież modlitwy dla zmarłych. Także czaszka też może być domkiem duchów, aczkolwiek musi być to czaszka zwierzęcia, które jest psychopompem, więc potrafi przeprowadzać zmarłych między światami. Pies na przykład jest psychopompem, renifer także jest psychopompem. No musi to być, rozumiecie, odpowiednia czaszka zwierzęca, nie każda się tutaj nada, jednak chciałem wam pokazać, że w ten sposób jakby również można wykonać tego typu budowlę. Ja go nie mogę za bardzo pochylać, bo mi się wtedy zaczną wysypywać te różne utensylia ze środka, a chciałbym tego uniknąć. Także to jest trzeci przykład takiego domku duchów używanego przez czarownika, że tak powiem. Także to było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą prezentację. Natomiast dodam jeszcze, że tradycja związana z domkiem duchów to jest coś, co się pojawia w wielu kulturach. Na przykład w kulturze
południowej Azji istnieją tego typu domki, chociaż też często odnoszą się do duchów natury i wtedy umieszcza się je właśnie na przykład na drzewach. Natomiast tego typu domki dla zmarłych też są znane w czarostwie angielskim i one naprawdę mają najróżniejszą formę. Są to właśnie, czasem mogą to być jakieś takie chatki zrobione z drewienka czy sklejki, czasem to może być taki naturalny zwitek roślin, jak wam pokazywałem. Czasem mogą to być nawet właśnie takie różne struktury zrobione z drewna i sznurka, które też tworzą pewnego rodzaju przestrzeń, prawda? Chodzi o po prostu wytworzenie pewnej symbolicznej przestrzeni, która również będzie miła dla duchów, która będzie miała odpowiedni klimat, w której będą się znajdowały dary dla nich i która będzie ułatwiała im przechodzenie między światami. Więc myślę, że ta idea jest raczej jasna. Nie wiem, czy tak jest, ale sądzę, że sama jakby praktyka tworzenia na przykład kapliczek nadrzewnych może się wywodzić z jeszcze starszej praktyki właśnie tworzenia tego typu domków dla chociażby duchów natury. Natomiast takie małe przenośne ołtarzyki, jak już mówiłem, są bardzo popularne na wschodzie, ale nie ma przecież tutaj żadnych przeciwwskazań, abyśmy i my nie mieli ich stosować, zwłaszcza, że być może dawniej były stosowane, trudno odpowiedzieć na to pytanie. Ja w każdym razie nie zauważyłem żadnych przeciwwskazań czy żadnego kłopotu, jeżeli chodzi o pracę z duchami w tym zakresie, a raczej właśnie z mojej strony mogę powiedzieć, że duchy były z tych rozwiązań zwykle są bardzo zadowolone. Takie właśnie narzędzie chciałem wam pokazać. Mam nadzieję, że was ono zainspiruje i poprawi wasze relacje z duchami i też nauczy was harmonijnie z nimi żyć. Dzielić przestrzeń w sposób zdrowy, harmonijny, taki, żeby nie naruszać jej sobie nawzajem. No dobrze, ja wam na dzisiaj dziękuję. Pamiętajcie o tym, żeby dać łapkę w górę, jeżeli podobał wam się ten odcinek. W końcu w Kuchni Czarownika znajdziecie wiele materiałów na temat nekromancji, więc warto też ją zasubskrybować, bo nie wiadomo nigdy, co się tutaj jeszcze pojawi, a także wiele innych materiałów, które mogą wzbogacić was w kunszt. Pamiętajcie o dobrych przyciskach, na wszelkie pytania na pewno chętnie odpowiem w komentarzach. Ja na dzisiaj znikam i do następnego zaklęcia.